Jeżeli chodzi o sam budżet, projekt budżetu na rok 2016, widać gołym okiem, że jeżeli nie mamy żadnych dotacji z Unii Europejskiej, ten budżet jest zdecydowanie niższy. Nie ma żadnych inwestycji prowadzonych, które no, byłyby jakimś takim rozmachem. Mam na myśli rozmach typu marina, renowacja linii tramwajowej, gdzie są ułożone kilkunastu, kilkudziesięciomilionowe kwoty. W chwili obecnej na rok 2016 nie są żadne planowane tak wielkie inwestycje. Głównie są skierowane w kwocie do kilku milionów. Głównie wiążą się to z remontem dróg czy budową sali gimnastycznej. Oczywiście uważamy, że to jak najbardziej takimi zadaniami powinien samorząd się kierować. Bardziej martwi nas kwestia podatków. Szczególnie tutaj mówimy o podatku od nieruchomości, gdzie w latem tego roku minister jeszcze poprzedniego rządu Platformy, czyli też również tej partii, która rządzi w naszym mieście, wyszło rozporządzenie odnośnie górnych stawek podatku od nieruchomości, które zostały obniżone wskutek deflacji. Niestety radni naszego miasta jednomyślnie zadecydowali, że ten podatek na rok 2016 zostanie podniesiony. W naszej opinii jest to sytuacja niedopuszczalna. Tutaj jakby idzie z góry sugestia, jak samorządy powinny się kierować. Tutaj niestety nasi radni decydują, że ten podatek idzie w górę. Można byłoby ten podatek obniżyć. Dla miasta byłaby to na pewno też jakaś promocja, dla mieszkańców, dla przedsiębiorców na pewno to byłoby też ułatwienie. Zdajemy sobie sprawę, że to nie są jakieś kwoty, że dla przedsiębiorców oczywiście byłaby to bardzo duża odczuwalna zmiana, ale dla mieszkańców czy dla przedsiębiorców każde kilkadziesiąt czy kilkaset złotych w skali roku jest bardzo, bardzo dużą już oszczędnością, czy można na pewno poczynić pewne inwestycje, czy też zatrudnić kolejną osobę. Jesteście też za zniesieniem opłaty, tak? Oczywiście. Nastąpiła nowelizacja ustawy o podatkach lokalnych, w której to samorządy mogą pobierać, ale nie muszą tak zwanej opłaty targowej. Na rok 2016 w budżecie została wpisana kwota 600 tysięcy złotych. Dla budżetu miasta nie jest to jakoś zbyt wielka kwota, biorąc pod uwagę chociażby środki, jakie są finansowane, jakie są przeznaczone na grudziąckie kluby sportowe, a dla osób, które sprzedają na tych targach, każda kwota jest na pewno znacząca, tym bardziej, że na targach mamy do czynienia z dużą sezonowością i w okresie zimowym wiadomo, że tych osób jest mniej, w okresie letnim jest więcej, a opłata targowa też no, obowiązuje te osoby przez cały rok. Podwyżki ewentualnie albo pozycje budżetowe Wam się jeszcze tak nie do końca podobają? Też możemy tu na pewno wspomnieć o opłacie od środków transportowych, która też została ujęta w budżecie na rok 2016 z podwyżką. Ta uchwała została też podjęta na ostatniej sesji Rady Miasta, gdzie radni Platformy zadecydowali o podniesieniu. Tak samo jak w przypadku od podatku nieruchomości, rozporządzenie ministra finansów pana Szczurka z poprzedniej kadencji było takie, że te stawki nie powinny zostać zwiększone, czyli ta górna stawka została taka sama jak w roku ubiegłym. Niestety radni Grudziądza zadecydowali, że ta kwota zostanie zwiększona o 6%. Tak jak podkreślam, może nie jest to duża kwota, ale kolejne procenty, kolejne kwoty wpływają do budżetu miasta, które mogą być redystrybuowane w sposób, jaki sobie tutaj Platforma wymyśli. Dużą uwagę zwracacie na finansowanie spółek sportowych w mieście, właśnie z tych, jak to mówicie, podwyżek. Jak najbardziej. Uważamy, że sport, szczególnie ten zawodowy, powinien być finansowany z prywatnych przedsiębiorców, tak, z własnych środków. Nie powinno być finansowane przez samorządy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej w Polsce jest sytuacja, jaka jest. Ogólnie najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby poszła odgórna ustawa zakazu finansowania sportu przez samorządy. Wtedy nie byłoby takiej sytuacji, że pewne miasta są lepiej usytuowane, bo finansuje ich miasto, a na przykład Grudziądz nie, bo tego dofinansowania nie dostaje. Ale
pokazują też inne kluby sportowe, że można pozyskać inwestora i utrzymywać się z własnych środków. Przykładem jest Termalika Brukwetniczycza, która występuje w Ekstraklasie. Pokazuje też przykład, gdzie musiała spełnić wymogi i wybudowała za własne środki w ciągu 4 miesięcy stadion, który spełnia wymogi ekstraklasowe. Przykładem pierwszoligowym, w którym występuje Olimpia, jest chociażby Drutex Bytowia, gdzie firma Drutex sponsoruje kluby. To samo dotyczy się klubu żużlowego KKM-u. Przykładem, który dobitnie pokazuje, jak mocno grudziądzki Speedway jest uzależniony od miasta, jest informacja, że jest za rok 2015 został najbardziej dofinansowany ze środków samorządowych w skali wszystkich klubów w Polsce. Na rok 2016 ta kwota jest już mniejsza. Ciężko też powiedzieć, jakby to się odniosło do innych klubów, ale no, na rok 2015 GKM był najbardziej dofinansowanym klubem w polskim Speedwayu. Budżet to finanse, ale też kierunki rozwoju. Coś widzicie takiego, co może ewentualnie wpłynąć na dobry tok wypadków, waszym zdaniem, tego miasta? Na pewno tutaj powinniśmy w pierwszej kolejności pobudzać przedsiębiorców. Mówiliście, że to jest taki, no ten rok miał być stagnacyjny, taki przejściowy, jak to powiedział jeszcze już nieobecny skarbnik miasta. Teraz drugi rok przejściowy, tak się zapowiada? Pewnie pan skarbnik miał na myśli oczywiście środki z dofinansowania z Unii Europejskiej. I brak inwestycji. Dokładnie. Dokładnie, ale to też się wiąże z tym, że nie mamy dofinansowania, nie są realizowane inwestycje. Inwestycje, które no nie zawsze są trafionym pomysłem, nie są dochodowe, a wręcz przeciwnie są piętą o nodze, która gdzieś ciąży i trzeba utrzymywać, trzeba je dofinansowywać, bo nie są w stanie sobie samemu pomóc. Naszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kierunek miasta, powinno być wspieranie w jak największym stopniu przedsiębiorczości, bo to przedsiębiorcy napędzają całą gospodarkę, napędzają zamożność. Obniżanie podatków, te, które zostały podwyższone. Między innymi oczywiście te podatki, które oczywiście można zrobić w samorządzie, tak? No, no nie mówimy tutaj o sytuacji, które decydują parlamentarzyści, typu chociażby składki na ZUS, które mają być znowu podwyższone, podatek dochodowy, to są jakby największe bolączki przedsiębiorców, ale na pewno w kwestii tej lokalnej, samorządowej można w pewnych stopniach ułatwić chociażby prowadzenie przedsiębiorczości, działalności gospodarczej wśród przedsiębiorców, a to też na pewno w pewnym stopniu jest pewną reklamą, gdzie przykładem jest gmina Michałowo spod Białegostoku, gdzie zostało zniesiony właściwie podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców, przez co została się ona bardzo głośna w całej Polsce, została informacja przekazana we wszystkich mediach głównego nurtu i no, tym właściwie mogła też przyciągnąć pewnych inwestorów do swojej gminy. Tym powinniśmy się kierować.